Mezoterapia, co to takiego? Mezoterapia jest to podanie odpowiedniego koktajlu odżywczego do skóry, w głąb skóry. I wykonujemy to najczęściej, możemy podzielić mezoterapię na mezoterapię igłową i bezigłową, natomiast taką klasyczną terapią, mezoterapią jest mezoterapia igłowa, czyli podajemy preparat, który odżywia skórę w głąb skóry. To podanie jest albo śródskórne, albo podskórne, w zależności od rodzaju problemu i od preparatu, jaki podawany jest do skóry. Dlaczego to podajemy? Dlatego, że skóra naturalna ma naturalną obronę, czyli naskórek. I ten naskórek broni nas przed światem zewnętrznym, w związku z tym substancje, które są nakładane na skórę w kremach, nie przenikają do skóry. Tak się uważa, że tylko 0,3% składników, które my nakładamy na skórę, przenikają w głąb skóry. W związku z tym, żeby przebrnąć przez ten naskórek, musimy dokonać nakłucia. I po wykonaniu takiego nakłucia śródskórnie bądź podskórnie podajemy to, czego nam brakuje, czyli te wszystkie składniki odżywcze, które powodują rewitalizację skóry, czyli dają materiał, dzięki któremu skóra jest odżywiona, lepiej funkcjonuje, lepiej się odnawia. Jak wygląda taki zabieg? Zabieg mezoterapii polega na tym, taki klasyczny polega na tym, że za pomocą jednorazowej strzykawki, małą igiełką, dokonujemy nakłuć śródskórnych bądź podskórnych w odległości mniej więcej około 1 cm. Wszystko zależy, jaką okolicę, na jakiej okolicy pracujemy, i podajemy odpowiedni preparat, który ustala się indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta. To są preparaty, które w większości przypadków zawierają kwas hialuronowy, którego nam absolutnie brakuje, który jest degradowany w skórze. Zawierają witaminy, zawierają polipeptydy, mogą zawierać kolagen. Czyli wszystkie te składniki, które rewitalizują skórę, czyli odżywiają tą skórę. Właśnie wszystko to jest podane w głąb skóry. Jak długo trwa mezoterapia? Ten zabieg mezoterapii trwa około pół godziny. Jest krótszym zabiegiem niż lifting wampirze, dlatego że tutaj już nie ma tego pierwszego etapu, czyli pobierania osocza bogatopłytkowego. Mamy gotowy preparat, który nabieramy do strzykawki. Przed zabiegiem mezoterapii z reguły również stosujemy maści znieczulające, szczególnie wtedy, kiedy pacjenci są wrażliwi na ból, czyli staramy się, żeby pacjenta absolutnie nic nie bolało, więc podajemy z reguły krem znieczulający emle pół godziny przed zabiegiem, i potem w drodze powolnych nakłuć punkt po punkcie podajemy preparat. Oczywiście może być też mezoterapia w formie napasz, czyli bardzo szybkich, płytszych nakłuć z podaniem preparatu. Przy czym ta metoda stosowana jest głównie na większej powierzchni ciała, na przykład w przypadku celulitu, natomiast w przypadku mezoterapii twarzy z reguły podaje się ją typowo punktowo, punkt po punkcie. Ale tak jak powiedziałam, metoda podania, wykonania mezoterapii też zależy od rodzaju efektów, których pacjent chce uzyskać, i oczywiście od samych problemów, z którymi pacjent pojawia się w gabinecie medycyny estetycznej.